Zapraszam Was na krótki wywiad z Kamilem Dankowskim po meczu 25. kolejki ŁKS-u Łódź z Rakowem Częstochowa. Na pewno czuć się niedosyt, ale zacznijmy od gratulacji, bo 1-1 z aktualnym mistrzem Polski to bardzo dobry wynik. Czy bym mógł Cię prosić na start o krótki komentarz? Tak jak Pan powiedział, gratulacje i też niedosyt, bo wiadomo, no 1-1 z mistrzem Polski, większość nas skazywali na porażkę. Gdzieś tam walczyliśmy, szkoda, bo w 97 minucie, czy tam 6 stracona bramka, ale jak będę powtarzał, my się nie poddajemy. Jest 7 punktów w 3 meczach. Mam nadzieję, że będziemy wygrywać kolejne spotkania i utrzymamy się w ekstraklasie. Bardzo dobry Twój występ dzisiaj, bardzo dużo czystych ślizgów. Trenowałeś to na treningach? Nie, to tak wychodzi bardziej instynktownie, po prostu no, gdzieś tam do przeciwnika dochodzę, widzę, że wypuszcza piłkę i staram się wygrać po prostu pojedynek i no, fajnie, że to wychodziło. Zmiana trenera oraz nagła zmiana wyników. Co się zmieniło na treningach takiego po zmianie trenera? Nie chcę tego komentować. Cieszę się, że nastąpiła taka zmiana i cieszę się przede wszystkim, że drużyna wygląda lepiej na boisku i punktujemy. Jak wyglądała ta bramka dla Rakowa? Bo Ty byłeś blisko tej sytuacji. Z trybun było to gorzej widać. Nie wiem, tam ktoś, nie wiem, który zawodnik z Rakowa dostał piłkę na 16, ja byłem z nim, zagrał do boku, do Carlosa bodajże. No, próbowałem ile się da gdzieś tam go dogonić, bo on szeroko stał. No i wrzucił i z tego co na boisku gdzieś widziałem, ta piłka się poobijała, gdzieś tam ktoś chciał wybić i niefortunnie niestety ktoś gdzieś tam dopadł do tej piłki i straciliśmy gola. Bobek i jeszcze jeden zawodnik leżał po tej sytuacji. Główka chyba, Głowacki. Tak, tak, dokładnie. Coś tam się poważniejszego stało im, czy nie za bardzo? Nie, chyba nie. Wszystko w porządku. Okej, bardzo dziękujemy i gratulacje i powodzenia w dalszej części sezonu. Dzięki.